Halo! Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku naszej serii od 0 do 0, ponieważ mamy już pierwszą rangę i wbiliśmy już 5 na 5 fragmentów mozaiki, także od naszego upragnionego celu dzieli nas tylko jedna wygrana. I tą jedną wygraną, mam nadzieję, uda się zaprezentować na odcinku. Tutaj ważna informacja, żeby dołączyć do ProLadera trzeba mieć zaakceptowany regulamin ProRank, także tak jak widzicie to zrobiłem już zawczasu. Żeby czasem się nie okazało, że przez to nie wbije. Jeśli chodzi o wynik aktualnie, to jest to 95 wygranych, 5 porażek i 0 remisów. Przypominam, że jedna z tych porażek to porażka przez to, że gra skraszowała. Także w zasadzie jest 95-4-0. Talia, nie będę pokazywał, jest taka sama jak we wszystkich poprzednich odcinkach, tych ostatnich. Link do deku znajdziecie w opisie. A tymczasem co? Trzymajcie kciuki, żeby udało się za pierwszym razem. A naszym, miejmy nadzieję, ostatnim przeciwnikiem jest Grimfrost, który gra niestety niepohamowanym głodem. Mówię niestety, ponieważ ten matchup jest zasadniczo najgorszym matchupem, jaki możemy sobie wyobrazić. Także nie zdziwię się, jak się nie uda za pierwszym razem, ale będziemy walczyć. Także początek nie za dobry. Niestety. Ja chcę Haralda mulliganować. Mam jeden statek. Wydaje mi się, że zmulliganuję Haralda. Okej, jest drugi statek. No, ręka teoretycznie pozwala grać dosyć długo rundę pierwszą. Tylko no, problemem są wszelkiego rodzaju miruny, manticory, totołaki. No, będzie ciężko. Musimy się skupić. Musimy się skupić. Też Ozrel może zjeść naszego rębacza z cmentarza później. W dalszej części. Przeciwnik zaczyna, co ciekawe, od mglaka. Co jest dobrym prognostykiem. Na tę grę. Gram oczywiście statek. Inne zagrania raczej były bez sensu. Nie patrzymy, co się dzieje. Przeciwnik najeżdża na ten drakar, jakby nie wiedział, co ta karta robi. To by było dosyć dziwne. Patrzymy. Co się będzie działo? No jak przeciwnik zrzuci Manticore, czy właśnie tę Mirunę w rundzie pierwszej, to mi troszkę ułatwi później, także nie miałbym nic przeciwko. Na coś długo myśli. Podejrzanie. Też tutaj warto zaznaczyć, że nie strzeliłem, ponieważ nie chciałem dawać mu miruny. Tak od razu. Okej, okay, ale myślę, że teraz obrońca na spokojnie. Strzelę w tą południcę. No, strzelę, żeby żądzę krwi robić. Mógłbym też strzelić w mglaka, ale mglaka przeciwnik na 100% zje. Że nie ma co się napalać na niego. Natomiast tutaj potencjalnie później rzucimy za maszysty cios i będziemy mieć 7 punktów. Chociaż możliwe, że jednak lepiej było w mglaka strzelić. No zobaczymy. Jak to się dalej potoczy. No plan jest taki, żeby drugiego obrońcę dorzucić z drugiej strony i niesamowite punkty kręcić. Okej, pasożyt. Spoko. No, na razie przeciwnik nie stawia takiego oporu, jak myślałem, że będzie. Także na razie jestem dobrej myśli. Jeśli chodzi o tę giereczkę. Wygląda to naprawdę dobrze. Jesteśmy rozstawieni. Przeciwnik nie zrobił jakiegoś gigantycznego tempa. Jest Gels. Czyżby to wersja z mrozem? Tak jest. Okej. Okay. W sumie na wersję z mrozem się cieszymy poniekąd. Ponieważ możemy sobie rzucić naszego rębacza. Uh,
I Rębacz fajnie mróz będzie tankował. To pytanie, w co chcemy to użyć. Spodziewam się, że przesunięcie poleci. Ja będę próbował obić południcę do 6. To mi się podoba. Zrobimy sobie w ten sposób. Ale tutaj jest prawie, że była żądza krwi. Mimo wszystko. To jest istotne. Okej, teraz przeciwnik prawdopodobnie przesunie ten statek. No ale to nie stoi na przeszkodzie. Żebyśmy dalej walczyli o tę rundę. Mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery grania w zasadzie. A przeciwnik nie decyduje się na przesunięcie statku. No to w sumie dobra decyzja chyba. Ale jak będę grał Berserkera, może to przeciwnikowi troszkę uprzykrzyć życie. Numerus się poniekąd zmarnuje. W następnej turze możemy ten zamaszysty cios za 6 tutaj. Albo i nie, bo niestety niefortunny ping z Berserkera zabrał nam te żądze krwi. To troszkę smutek, ale mamy jeszcze Raze, mamy jeszcze Wojownika Uncrate. Okej, gdzie mi tutaj strzygą to skontrował. W porządku. Ale obrońca dalej nie ginie. 20 punktów do nadrobienia. Raza. To jest chwila 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. A spokojnie mogę. Zrobimy hop. Robimy hop. Rębacz się leczy. Mamy zagranie za 8. Nawet za 9 w sumie. Także very nice. Im dłużej gramy, tym lepiej. Przeciwnik gra wersją z mrozem. Ta wersja nie ma aż takiego push potencjału. Ze względu na to, że Art Gaet w takiej średnio długiej rundzie nie jest aż tak groźny. Kotołak, wow. Okej. Myślę, że spokojnie mogę jeszcze Wojownika dograć. Czemu by nie? 16. Spokojnie robię 16. W ogóle jeszcze mglak nie został zjedzony swoją drogą. Pewnie tutaj ustawia. Endriagę, żeby zjeść obie te karty. Zobaczymy. Coś tutaj przeciwnik. Mam wrażenie, że przekombinował. Tutaj Rębacz jeszcze 4, tu jeszcze mam 6 punktów. Na spokojnie to przeliczmy. No to zagranie już robi 8. To przebija. Jeszcze możemy for fun sobie kliknąć. No i git. Okej. Okay. Przeciwnik nie skrócił talii, zużył kotołaka. Powiedziałbym, że jest w porządku. I raczej pójdziemy na długą trzecią, będziemy mieć Last Seiya. Last Seiya powoduje, że Goliat przeciwnika jest ultra tragiczny. Także jeśli zostawimy sobie Rębacza w talii, a tak zrobimy, no to będziemy mieć wściekłą szarżę za 20 punktów. Koniec końców. Oczywiście pas. Co prawda mógłbym dobrać lepiej. Trochę mi goldów brakuje. Nie ukrywajmy. Ale tego Rębacza zmuliganuję. Po to, żeby właśnie mieć możliwość zniszczenia Goliata za niesamowite value.
Wojna klanów jest spoko. Mamy cel na cmentarzu. Heimdall i Morkvark również. Skjordal jest spoko. Jedną kartą, której nam brakuje, jest Harald, to ale mamy Orła, więc wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Chociaż w zasadzie Vabjorna i tak będę rzucał w słabą kartę. W sumie jest sens mulliganować, myślę, wojny klanów. Okej. Bo wojnę klanów wyciągnę tak czy siak. A Donar jest jakby lepszy. niż strzał za 4. Przeciwnik zaczyna od jeźdźców gonu. Dodaję mu Mirunę. Natomiast jeśli zacznę od Vabjorna, no to ta Miruna będzie dużo, dużo słabsza. Więc myślę, że to zrobię. Rozsądek jest dla słabych. Bo w ten sposób, nie dosyć, że jeszcze robię rządzę krwi sobie, no to Miruna przeciwnika przejmuje dwójkę albo trójkę, a nie czwórkę z totemu. W 50% przypadków. Ale zawsze lepiej zawsze lepiej zmniejszać prawdopodobieństwo na Mirunie, niż wdawać 100% dobry cel do przejęcia. No myślę, że na spokojnie mogę Donara zagrać. Kotołak już został rzucony, więc mogę stakować rząd jak mi się podoba. To też przeciwnik bardzo głupio zagrał, no bo nie chcesz Kotołaka rzucać szybko, no bo wtedy przeciwnik może bez problemu grać wokół twojego mrozu. A wiemy, że Artgaet jest na ręce przeciwnika. No dlatego no tutaj nie przemyślał tego Grimfrost raczej. Jeśli chodzi o wskrzeszanie, no tutaj Rębacz. Tutaj Miruna. Strzelanie za 5 Mirunę raczej jest głupie. Wyciągnę tego Haralda. Wyciągnę tego Rębacza. Będę liczył na to, że nie poleci Pink w pancerz. Tak jak mówiłem, stakować linię mogę. Okej, nie poleciało w pancerz, więc Rębacz nie zostanie przyjęty. Było na to 66%, że będzie dobrze. Także noise. Full control. To będzie odpowiedź na Auberona. Tak myślę. Albo na pustynnicę ze scenariusza. Chyba lepiej na pustynnicę nawet. Bo ile on może mieć celów do Auberona. Czy kart dzikiego gonu. Niewiele. Pustynnica ze scenariusza robi bardzo dużo. Myślę, że jesteśmy w dobrej kondycji. Też tutaj Rembalcz tankuje właśnie Artgaet. Bardzo przyjemnie, bo jesteśmy go w stanie wyleczyć za naprawdę dużo. Jest Jauberon. Ale tak jak mówię, nie będę go niszczył, bo wydaje mi się, że pustynnica jest o wiele cenniejsza. Co, no muszę ten totem zagrać z braku laku. Pytanie, czy rzucam go do tyłu? Też nie. Może jednak powinienem zestrzelić Auberona. No nie, jak mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że totem dogram do przodu.
Teraz mi się miejsce skończy, ale przeciwnik mi jakąś kartę przesunie, jakąś kartę przeciągnie właśnie Miruną, także miejsce się zwolni. Okej, okay, jest Yardgat, które robi nic w zasadzie na ten moment. Mogę sobie kliknąć totem. To chyba zrobimy, czemu by nie. Też on prawdopodobnie gra wersją bez... bez tego, bez Egerna. Więc myślę, że nawet Morkfark na larwy nie jest głupim pomysłem. Tak nie ma nic do zjedzenia dużego. Więc myślę, że Mork jest tutaj w porządeczku. Plus też zabiera pancerz, więc te pingi z Haralda będą leciały nie w pancerz, czyli się nie będą marnowały. Myślę, że Morkfark jest tutaj dobry. 36 do 12. Wygląda to bardzo dobrze. Rębacz przyjmuje mróz. Kotołak został zużyty. Harald zbity. Mróz dalej się marnuje. Czy spoko? W ogóle dwie karty. To gdzie scenariusz, pani kolego? Co się stało ze scenariuszem? To co, no w takim razie... Trzeba... zagrać tego Skjordala. Jednak na Uberona poleciał. Dobrze. Nie narzekam. Przeciwnik kulturalnie zwalnia mi miejsce jeszcze w rzędzie. Chociaż to nie ma już znaczenia. Detlaf. Zjadę Detlafa raz. Zjadę Detlafa drugi raz. I w zasadzie chyba obojętnie kto rzucimy. Chyba obojętnie. A niech będzie tak. 13 punktów przewagi. Heimdall na ręce, który robi 15. Plus jeszcze Rębacz dostanie 1 heala. Ostatnią kartą nie jest nawet Goliat, tylko Manticore. Także w takim oto stylu awansujemy do Proladera. Hip hip, hurra. Cóż za wielki wyczyn tego zawodnika. Zobaczmy. Zwycięstwo. 56-32, GG i cyk, mamy to. Także szybkie podsumowanie, jeśli chodzi o win ratio, w ogóle odbierzmy tutaj, żeby był dowód. Awatar, zawodowiec, dojść do rankingu ProLadder, 100 punktów, no i tyle. Jeśli chodzi o wynik, no to... No siłą rzeczy przed grą było 95-5, no to po grze jest 96 wygranych, 5 porażek, 0 remisów. Czyli w sumie 101 gier zajęło nam dojście do ProLadera. Przypominam, że jeszcze raz, że ta jedna porażka przez skraszowanie gry, czyli w zasadzie 100 gier równiutko wyszło. Jeśli chodzi o te 4 porażki, no to niektórych z nich można było uniknąć, także być może w przyszłości za parę miesięcy znowu podejmę się takiego challenge'u. I może spróbujemy poprawić swój wynik, no bo jest to do zrobienia, tak? Jest to do zrobienia, ale mimo wszystko jestem zadowolony. I jeszcze szybkie podsumowanie tutaj na stronie PlayGwent, gdzie możemy sobie zobaczyć dokładnie historię naszych rozgrywek. Chciałem wam pokazać, jaka była popularność frakcji u przeciwników. Więc zacznijmy może od dołu. Syndykatów 4 sztuki, także bardzo mało. Ta jedna porażka tutaj to była na Swarm, czyli na deck na zgromadzeniu. Przeciwnik nie porobił. Syndykat najmniej popularną frakcją był generalnie w tym challenge'u. Ale to w sumie nie dziwi, bo syndykat nie dosyć, że nie ma talii startowej, to też jest frakcją, która jest dosyć trudna i
nowi gracze czy początkujący gracze raczej tej frakcji nie praktykują, więc to mnie nie dziwi. Dalej mamy potwory, potworów zdecydowanie najwięcej. Tutaj jedna porażka na owoce Izgit, która była zresztą na odcinku, zdaje się. I druga porażka na niepohamowany głód. I to swoją drogą była moja pierwsza porażka w tym challenge'u. To było, zdaje się, jeszcze przed 15 rangą. Tutaj gracz Necker Resurrection nie porobił. W sumie potworów mamy 35 sztuk, co na 101 gier no jest bardzo dużą ilością. Skellige z kolei jestem troszkę zdziwiony, bo Skellige stosunkowo mało. Naliczyłem tutaj dokładnie 13 pojedynków na Skellige. No dziwne, myślałem, że Skellige jest bardziej popularny. Ale no po syndykacie jest to druga najmniej popularna frakcja. Dalej mamy Królestwa Północy. Tutaj 15 przeciwników zdecydowało się na tę frakcję. Ta porażka jest właśnie przez skraszowanie gry, tutaj nie było mi dane nawet zagrać, także na to nie patrzcie. Natomiast tutaj porażka na zhighrollowany deck na komandosów. Przeciwnik w R1 miał idealną rękę i potem mnie na 2-0 porobił. Znaczy na 2-0, tutaj na 2-1 w sumie, w pierwszej rundzie był remis w tej grze. Dalej mamy Squatel. Squatel. W ogóle chyba źle powiedziałem. Królestw Północy 19 sztuk. Przepraszam. Królestw Północy 19 sztuk, a nie 15. 15 sztuk jest Squatel. Także na Squatel 100% win ratio, poszło całkiem przyjemnie. I na Nilfgaard, który również był 15 razy reprezentowany, udało nam się też 100% win ratio osiągnąć. Także tak to wygląda. I to tyle. Chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Możecie napisać w komentarzu, czy seria wam się podobała, czy chcecie, żebym ją w przyszłości jeszcze zrobił. No i tyle, czekamy na dodatek, bo on jest już lada moment. Widzimy się w następnych materiałach. Pa, pa!